A więc postanowiłeś zostać YouTuberem, ale masz do dyspozycji tylko i wyłącznie telefon komórkowy i tak po prostu będzie Ci łatwiej? W takim razie już przechodzimy do ekranu mojego telefonu i pokażę Ci, jak założyć kanał na YouTube właśnie z pozycji telefonu. W pierwszej kolejności musisz wejść do Google Play albo Apple Store i znaleźć aplikację YouTube i pobrać ją na swój telefon. Ja aktualnie już tą aplikację na telefonie mam, dlatego u mnie od razu pisze otwórz, ty będziesz mieć pobierz. Po zainstalowaniu tej aplikacji klikamy na otwórz, no i otwiera nam się właśnie aplikacja YouTube'a na telefonie. Następnie musimy dodać konto, ponieważ żeby mieć kanał na YouTube, musimy mieć konto googlowskie. Jeżeli już takie konto posiadasz, to możesz ominąć ten krok. My dodajemy konto YouTube i tutaj nasz telefon nas pyta, czy chcemy się zalogować do konta Google. Jeżeli masz takie konto, to tutaj się logujesz, a jeżeli nie, to klikamy otwórz konto. Ja kliknęłam akurat dla mnie, ale możesz dla zarządzania swoją firmą. Także kliknąć i tak by było nawet lepiej. Ja tutaj wpisałam imię i nazwisko swoje. Następnie kliknę sobie dalej. Wpisujesz płeć. Datę swojego oczywiście urodzenia, to są takie standardowe rzeczy, które musisz podawać przy zakładaniu konta w Google. I oczywiście będziemy też musieli później potwierdzić, że zgadzamy się na te wszystkie rzeczy, podawanie danych, które podaje się, jakby może Google mieć. Ja sobie tutaj wybrałam jakiś dowolny adres googlowski do założenia konta, bo ja już oczywiście w Google konto mam. Wybrałam jeden, ustaliłam sobie hasło do konta Google i kliknęłam później dalej. Tutaj możemy dodać numer telefonu. Numer telefonu jest potrzebny m.in. do weryfikacji Twojego konta na YouTube. W tym filmie nie będę się skupiać na tym, aby weryfikować konto na YouTube, konto googlowskie, ale jest to potrzebne chociażby do zmiany miniatury, więc należy o tym później pamiętać. Tutaj to wszystko, co robię na ekranie naszego telefonu, możesz oczywiście, a nawet powinnaś przeczytać te wszystkie tutaj zgody i postępować zgodnie z tymi komunikatami na ekranie. Po utworzeniu konta googlowskiego klikamy w prawym górnym rogu w te kółeczko, tam zawsze będzie jakby nasz profil googlowski. No i jesteśmy w stanie utworzyć kanał na YouTube, klikając po prostu utwórz kanał. No i tutaj jak klikniemy na utwórz kanał w prawym górnym rogu i później jeszcze raz właśnie, no to w tym momencie pokazuje nam się to w taki sposób, dajemy na edytuj kanał, no i następnie możemy zmienić nazwę naszego kanału. Ja zmieniłam po prostu nazwę kanału na nazwa kanału. A za chwilę sobie dodamy także oczywiście opis naszego kanału, który także jest bardzo ważny i należy o tym pamiętać, aby tutaj też się mocno rozpisać. Mamy na to 1000 znaków. Warto, aby tutaj w tym miejscu po prostu napisać, kim jesteśmy, czym się zajmujemy i co przede wszystkim widz znajdzie na naszym kanale. To nie jest tablica ogłoszeń, gdzie dajemy numer telefonu albo miejsce, gdzie wklejamy specjalne linki, żeby ktoś coś kupił, tylko tutaj przedstawiamy się widzom i algorytmowi. Następnie możemy sobie oczywiście zmienić na samym środku u góry zdjęcie profilowe. Możemy zrobić zdjęcie lub wybrać ze swoich zdjęć. Jak klikniemy sobie zrób zdjęcie, to po prostu będziemy mogli zrobić sobie zdjęcie albo czemuś zdjęcie, co gdzieś tam widzimy, więc to jest taka tutaj możliwość. Normalnie, tak jak widzisz teraz, weszliśmy po prostu w aparat, akurat był komputer u mnie. Natomiast jak klikniemy jednak, żeby wejść z naszego telefonu do różnego rodzaju zdjęć, to możemy sobie wybrać, tak jak ja wybrałam tutaj moje zdjęcie profilowe w ten sposób.
Natomiast klikając na czarnym tle u góry w prawym górnym rogu na ten aparat, tam możemy zmienić grafikę naszego kanału i znowu możemy dodać coś z naszego po prostu zbioru, jeżeli chodzi o jakieś tam zdjęcia na telefonie i zobacz, tutaj mamy podzielone jakby te zdjęcie wtedy na to, co widać na telewizorach, na komputerach albo na wszystkich urządzeniach. Interesuje nas, aby tam, gdzie pisze wszystkie urządzenia, aby było to, co jest potrzebne. No tutaj na pewno by nam się to nie składało i byłoby to zdjęcie mocno pocięte, nieładnie by to wyglądało jako grafika kanału. Jeżeli chodzi o wybranie zdjęcia, które my zrobimy w tym momencie, klikamy zrób zdjęcie, robimy zdjęcie czymkolwiek, ja tam zrobiłam zdjęcie ekranu mojego komputera akurat, no i jak zrobimy zdjęcie, dajemy na użyj i wtedy możemy po prostu dostosować te zdjęcie do tego właśnie, jak potrzebujemy, do tego prostokąta na samym środku. Film na temat tego, jak zrobić grafikę na YouTube, pojawi Ci się w prawym górnym rogu. Polecam Ci zobaczyć ten film i skorzystać z szablonu, który mam na swoim kanale, dzięki któremu łatwo dopasujesz grafikę do swojego kanału na YouTube. To by było na tyle, jeżeli chodzi tutaj o tworzenie samego kanału, zakładanie tego kanału. Bardzo Ci gratuluję, jeżeli robiłaś to teraz równocześnie ze mną i zaraz będziemy uczyć się także, jak dodać film, a to jest ostateczny wygląd tego, jak wyglądał kanał z dodanym zdjęciem i grafiką. Kanał na YouTube założony, zaraz przejdziemy do tego, jak dodać film na Twoim nowym kanale z aplikacji na telefonie. Ale jeżeli już widzisz, że ten film Ci się przydaje, to zostaw mi kciuka koniecznie pod tym filmem teraz. No i wracamy do aplikacji na moim telefonie i będziemy teraz dodawać film i pochodzimy sobie trochę po aplikacji, żebyś wiedziała, jak to dokładnie wszystko wygląda. Aby dodać film na Twoim kanale, musisz kliknąć na ten plusik na samym dole. Ja mam akurat iPhone'a i tutaj klikamy wtedy na prześlij wideo. Wybrałam jeden z filmów, akurat fragment, który pojawi się w kursie YouTube dla początkujących. No i ten film, jak damy prześlij, no to nam się pojawia, możemy sobie go zobaczyć. Oczywiście wcześniej musimy go mieć przygotowany. Klikamy dalej. No i tutaj możemy utworzyć tytuł naszego filmu, który musi być chwytliwy, ale pamiętamy o tym, aby to nie był clickbait, czyli film, który przyciąga widza do tego, żeby kliknął, a jednocześnie się okazuje, że w filmie nic, co jest w tytule, nie jest zawarte, więc nie robimy clickbaitów, bo one nam psują tak naprawdę naszą renomę i algorytm nas nie będzie lubił. Następnie możemy dodać także oczywiście opis. W opisie przede wszystkim najpierw informujemy, o czym jest nasz film i piszemy dla ludzi, a nie dla algorytmu, na sam początek od góry. Następnie piszemy jeszcze jakby parę słów możemy dodać, używając słów kluczowych, natomiast to jest temat jakby zupełnie na inne wideo, na przykład na wideo o pozycjonowaniu filmów na YouTube. No i dodatkowo możesz tutaj dodać chociażby rozdziały do Twojego filmu, ale także linki do Twoich innych social mediów, do czego Cię mocno zachęcam, bo ludzie będą mogli tutaj wejść, zobaczyć, co polecasz, gdzie Cię jeszcze znaleźć. Możesz dawać linki afiliacyjne, czyli takie, na których zarabiasz, polecając na przykład jakieś produkty lub usługi innych firm. Więc opis należy bardzo fajnie wykorzystać, nie zostawiać go pustego. Możesz zajrzeć w opis do tego filmu, żeby zobaczyć, jak ja to robię. Tutaj możesz także ustawić oczywiście, jaka jest widoczność filmu, czyli to, czy jest publiczny, niepubliczny, prywatny, a może zaplanować go w przyszłości, aby była premiera. No i tutaj możemy sobie ustalić dokładną datę i godzinę, kiedy ten film będzie miał premierę. No i możemy wykorzystać właśnie skorzystać z funkcji premiery lub premiery natychmiastowej, na której widzowie będą mogli korzystać z czata. Dodatkowo tutaj jeszcze jest taka informacja, że wybieramy odbiorców i zazwyczaj klikamy na nieprzeznaczone dla dzieci. To jest bardzo ważne, jeżeli chcemy, żeby pod naszymi filmami były komentarze. No i tak ustawiony film dajemy dalej, dajemy prześlij. No i tutaj widzimy, że ten film nam się przesyła, klikając właśnie w Twoje filmy czy w Zarządzaj filmami. Ten film, jak się już nam doda, to możemy po prostu w niego wejść w zakładce Twoje filmy i możemy tutaj nacisnąć na trzy kropeczki po prawej stronie i go także edytować.
Możemy tu dodać lokalizację, dodać go do playlist, jeżeli już je wcześniej stworzyliśmy, lub dodać tagi, czyli te słowa kluczowe, które pozycjonują nam film na YouTubie. Natomiast, tak jak mówię, no tutaj, jeżeli chodzi o prowadzenie kanału na telefonie, to większość tych funkcji jest mocno okrojonych. Będę o tym mówić jeszcze w dalszej części tego filmu. Ja Was zachęcam do tego, żeby jednak pozycjonowanie i optymalizację filmów robić na komputerach. Dodawanie filmów w aplikacji YouTube na telefonie jest bardzo proste. Natomiast, żeby później móc je w ogóle optymalizować, chociaż w jakimś tam procencie, musisz zainstalować sobie kolejną aplikację, a jest to aplikacja właśnie YouTube Studio. Dlatego teraz pokażę Ci, jak zainstalować tą aplikację. YouTube Studio oczywiście wyszukujemy w Apple Store albo w Google Play, wpisujemy YouTube Studio. Wyszukujemy. Ja tą aplikację oczywiście mam na komputerze, dlatego już mam otwórz. Ty musisz po prostu ją zainstalować. No i widzimy tutaj w aplikacji YouTube Studio Twój film. Wchodzimy w niego. Możemy dać na edytuj. W prawym górnym rogu mamy taki pensil, taki ołówek. No jak w niego klikniemy, to tutaj możemy zmieniać ten tytuł, opis, zmieniać widoczność dalej. A jak klikniemy po prawej stronie, mamy tą śrubkę, no to tutaj możemy chociażby usunąć nasz film. Dodatkowo, klikając po lewej stronie w ten pensil, jak klikniemy w te zdjęcie naszego filmu, klikniemy dokładnie też w ołówek, który znajduje się już na zdjęciu stricte po lewej stronie u góry, no to tutaj mamy te trzy miniatury standardowe do wyboru. Natomiast jeżeli chcemy zmienić niestandardową miniaturę, no to w tym momencie nie mamy takiej możliwości, ponieważ nie mamy zweryfikowanego konta. Jak będziemy mieć zweryfikowane, co możemy zrobić chociażby na komputerze, no to wtedy możemy zmienić miniaturę naszego filmu oczywiście. W prawym górnym rogu, klikając na symbol także YouTube'a, możemy przejść od razu do tego filmu. Po lewej stronie u góry są takie trzy kreseczki i tam możemy sprawdzić sobie panel, czyli takie miejsce, gdzie są główne jakieś rzeczy na naszym kanale, filmy, gdzie wszystkie filmy zobaczymy, playlisty właśnie, gdzie są wszystkie playlisty wypisane. Mamy też komentarze oczywiście i mamy statystyki, które są bardzo ważne dla naszego konta. Jeżeli chcecie, żebym nagrała film o tym, jak zweryfikować Wasze konto, aby móc chociażby zmieniać miniatury na telefonie, to dajcie znać w komentarzu, pisząc hashtag weryfikacja i wtedy ja zastanowię się nad tym, żeby nagrać Wam taki film, żebyście mogli zweryfikować swoje konto na YouTube przez telefon. Aby dodawać miniatury do Twojego filmu, należy je zrobić w jakimś programie. Miniatury niestandardowe, bo oczywiście YouTube generuje miniatury z kadrów z Twojego filmu, natomiast to jakby nie jest polecane, żeby używać, więc ja polecam Ci robić miniatury niestandardowe i polecam Ci je robić w programie takim jak Canva. Jeżeli nie masz na przykład Photoshopa i innych tego typu bardziej zaawansowanych programów, to właśnie na telefonie świetnie sprawdzi Ci się Canva, którą możesz zainstalować także po prostu w formie aplikacji na Twoim telefonie i bezpośrednio ściągnąć po prostu do galerii w Twoim telefonie daną miniaturę i umieścić przez aplikację YouTube Studio w filmie, który właśnie dodajesz czy optymalizujesz. Większość rzeczy, które robimy na YouTube, takie jak nagrywanie filmu, dodawanie filmów, czy nawet częściowo optymalizacja, jesteś w stanie zrobić na Twoim telefonie. Tak samo właśnie tworzyć miniatury, tego typu rzeczy. Jeżeli chcesz zostać YouTuberem, natomiast zastanów się, jakie formy w ogóle kontentu też będziesz chcieć tworzyć, bo to także jest ważne i pewne rzeczy będziesz móc tworzyć z poziomu telefonu i będzie Ci łatwo, natomiast niektóre formaty po prostu na YouTube, formaty filmów będą trudniejsze tutaj do realizacji. W określeniu tego, jakie filmy będziesz produkować na YouTube, pomoże Ci mój test, jakim jesteś typem YouTubera, jakim jesteś typem twórcy na YouTube, który znajdziesz w opisie do tego filmu, więc jeżeli go rozwiążesz, to znajdziesz swój typ twórcy, jakim jesteś, a wyznaczyłam ich aż 6, więc zachęcam Cię do rozwiązania tego testu. Czy ja postawiłabym na robienie tego z poziomu telefonu? To powiem Ci szczerze, że jednak telefon daje pewne ograniczenia, jeżeli chodzi chociażby o optymalizację Twoich
filmów. Jednak YouTube Studio na komputerze jest bardzo mocno rozwinięte, jest dużo bardziej przejrzyste i dzięki temu dużo łatwiej można na nim działać. A jeżeli dobrze działasz i optymalizujesz swoje filmy na YouTube, to Twój kanał jest bardziej skuteczny, zyskujesz więcej widzów oraz więcej wyświetleń, a o to Ci na pewno także chodzi. A dodatkowym dużym plusem korzystania z YouTube na komputerze jest możliwość korzystania z wtyczki do przeglądarki, takiej jak TubeBuddy, która pomaga Ci w określaniu słów kluczowych do Twoich filmów, wymyślania tytułów, które mogą znaleźć się na pierwszych miejscach rankingów wyszukiwarki YouTube i po prostu pozycjonowaniu się dużo wyżej w wyszukiwarce. Jeżeli interesuje Cię temat pozycjonowania filmów i właśnie to rozszerzenie do Twojej przeglądarki TubeBuddy, to film na ten temat zobaczysz w tym miejscu na ekranie końcowym. Zachęcam Cię do obejrzenia i zainstalowania TubeBuddy u siebie. A jeżeli dalej jesteś zdecydowany na tworzenie swojego kanału na YouTube na telefonie, to postaram Ci się już niedługo dostarczyć jeszcze więcej materiałów na ten temat. Widzimy się w kolejnym wideo. Cześć!